stary roku. A może coś dałeś, o czym ja nie wiem, w plebejskiej wierze oznaczyłeś, kto jest panem, a kto nim nie jest. Dzień dobry państwu, dzień dobry nasi goście, Rafał i Adam, pisarze. Prowadzący Piotr dzisiaj będzie głównym rozdającym pytania. Ja będę pomagał w miarę jak umiem i technicznie wspierał. Pozwólcie państwo, że dosłownie jednozdaniowe zamieszczę takie prezentacje. Rafał Betlejewski, artysta i aktywista na rzecz spraw społecznych, bardzo ogólne, zerżnięte z Wikipedii. I nasz już kolejny raz spotykany gość, czyli Adam Cioch. I tutaj Adama też krótką wizytóweczkę. Adam Cioch, dziennikarz, felietonista i redaktor tekstów światopoglądowych. Dzisiaj, panowie, pozwólcie, że zacytuję naszą koleżankę Tamarę Olszewską, która felietonistkę, która pisze takie tak zwane prasówki. Poloniska, bardzo ładny język, i ona napisała coś takiego. To już w tej chwili leci, ja może poczekam od początku. To jako motto tego, co się dzieje politycznie, a potem przejdziemy już do roli religii Kościoła, czyli te rzeczy, o których panowie piszecie. Strasznie długie to. Myślę, że państwo przeczytali, a jeszcze dla porządku jeszcze raz to przeczytam. Ale taka cisza to jest najgorsza, bo to wtedy... To od końca. Już jestem. Dobrze. I teraz jeszcze raz poleci. Także szybciutko to przeczytam. Tamara Olszewska, nasza koleżanka, pisze. Fanatyzmem religijnym płynie Wisła po polskiej krainie. Fale Bałtyku bałwanom ideologicznym zalewają resztki demokracji. Szumią pisowskie prawdy na górszczycie. Ale Polska nie rzuci tej ziemi, skąd nasz ród. I nie da pogrześć, takie nowe słowo, nienawistnej mowy, bo przecież on tę Polskę taką powyginaną, wykrzywioną w grymasie agresji, zaszczutą przez prawdziwych patriotów i pokaleczoną wzajemną wrogością kocha. No i to by było na tyle. Trochę przydługawy cytat, ale uważam, że to jest jakby taki wstęp, jak Tamara, literatka, pisarka, polonistka, postrzega rolę polityki i religii katolickiej w naszym polskim wydaniu i złej tego mariażu, bardzo złego. Piotrze, oddaję tobie głos, bo ja się nagadałem, to teraz przejdźmy już do rzeczy. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dobry wieczór panowie i dobry wieczór państwu. Dzisiaj mamy dość niezwykłą okazję rozmawiać i gościć w naszym skromnym programie dwóch autorów książek o religii, o religii światopoglądowych. Jeden z tych autorów, Rafał Betlejewski, napisał książkę ogromną, którą nie jeden, żeby przeczytać, będzie potrzebował roku. Zresztą ona jest nawet tak zatytułowana, że sama sugeruje, że można sobie to rozłożyć na 365 dni roku. A drugim naszym gościem już nie po raz pierwszy jest Adam Cioch, autor już dwóch książeczek o znacznie mniejszym kalibrze, mówiący o tym samym. Te z kolei można czytać cały rok na okrągło. I w jeden dzień właściwie każdą z nich można przerobić od początku do końca. Tematyka jest podobna, podana w różny sposób i może uda nam się zobaczyć, czy
czy poglądy i tezy, które panowie przedstawiają w swoich książkach, są jakoś zbieżne, a może uda nam się wywołać jakąś sporną dyskusję w niektórych kwestiach, co byłoby to ciekawe. I może zaczniemy od tego, że spróbujemy powiedzieć, co was motywuje w ogóle do pisania takich książek, jaka jest geneza tego, że one powstają. Może jako, że Rafał jest z nami po raz pierwszy, to od Rafała zacznijmy. Wiesz co, ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób. Ja się wychowałem w takim idealistycznym świecie, w którym uznawaliśmy, moje otoczenie, moja rodzina, uznawaliśmy, że prawda jest jakąś istotną wartością. Prawda? Wtedy sądziłem, jako młodszy człowiek, że prawda jest jakoś wyrażona w Kościele, zresztą Kościół cały czas naciska, czy religia cały czas naciska właśnie na prawdę, jako taką oś, wokół której nabudowuje się katolickie nauczanie, prawda? Ta prawda jest w centrum, trzeba to odkryć, odkrywając pewną tajemnicę Boga i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, jakby to zrozumiałem, że to jest trochę jak za socjalizmu, jak się mówiło gospodarka i się dodawało słowo socjalistyczna, to wtedy wiadomo było, że to nie chodzi o gospodarkę, tylko chodzi o jakiś taki twór gospodarkopodobny. No i tutaj po pewnym, powiedziałbym, dłuższym procesie poznawczym zrozumiałem, że prawda katolicka to także jest tego rodzaju, czy prawda religijna to jest też tego rodzaju twór, czyli to nie jest prawda, to jest coś na wzór prawdy. To jest po prostu bardzo takie mocne przeświadczenie o czymś, że coś jest prawdą, choć tą prawdą nie jest. I w momencie, kiedy przedstawialiście mnie, pan Andrzej skorzystał z Wikipedii, chciałbym zauważyć taką ciekawą rzecz, że ja na przykład jestem już na etapie takim, gdzie myślę, że być może pozwę Wikipedię do sądu. Mój wpis, który opowiada o mnie na Wikipedii, nie jestem w stanie go redagować, nie jestem w stanie do niego dotrzeć, nawet przez wikipedystów, dlatego że Wikipedia w Polsce podlega ciągłemu naciskowi ze strony środowisk prawicowo-nacjonalistycznych, katolickich i tak dalej. Obraz, który polska Wikipedia daje, szczególnie na tematy religijne, tematy związane z historią Polski, prawda, i tak dalej, są wyjątkowo wykoślawione. Wykoślawione w kierunku pewnej prawicowej narracji. Wydaje mi się, że to jest pewien zorganizowany wysiłek strony prawicowej, która, jak sądzę, ma pieniądze, ma środki, ma intelektualne zaplecze do tego, żeby tego rodzaju działalność prowadzić. I niestety, moim zdaniem, główne źródło informacji, z którego korzystamy my wszyscy, Polacy, prawda, jest w Polsce zakłamywane w sposób bardzo, powiedziałbym, profesjonalny, systematyczny, zakłamywany, czyli mówi o Wikipedii. No i z moim wpisem na Wikipedii jest to samo. Wojuję z tym wpisem, nie jestem w stanie go zmienić. Cały czas ci wikipedyści prawicowi wracają do poprzednich wykoślawień, które stawiają mnie w jakimś takim pokracznym świetle, więc to jest przykład, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia po prostu z bardzo taką koherentną, rozłożoną na wiele refrenów, narracją światopoglądową, prawda, przed którą stajemy trochę jak wryci, trochę bezradni. Ona jest coraz lepiej zbudowana, prawda, i odcina nas murem od reszty świata. Po prostu zostajemy gdzieś złapani w jakimś skansenie pewnych półprawd, czy pewnych opowieści, które są legendami, mitami i tak dalej, i tak dalej. O tym jest moja książka, no i dlatego ją w sumie napisałem. A do tego masz możliwość wystąpienia w każdej chwili w naszym programie, który w zasadzie ma podtytuł Dlaczego? I tej Wikipedii przeciwstawić się, mówić głośno, bo mamy jakiś zasięg. Ta nasza audycja jest potem powielana na różnych prodemokratycznych stronach. Mówię zupełnie poważnie. I możemy przeciwstawić się. Ja zupełnie nie wiedziałem, że tak Wikipedia jest jak gdyby sformatowana. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, i bo mówisz na swoim przykładzie. Ja mam ten przywilej, że korzystam dość swobodnie z języka angielskiego. Prawda? Jestem taki prawie dwujęzyczny. You are welcome. No właśnie, mogę się dość łatwo przełączać pomiędzy
artykułami z Wikipedii amerykańskiej do Wikipedii polskiej. Polska Wikipedia jest skansenem pewnego rodzaju myślenia, moim zdaniem bardzo w sposób metodyczny, przerabiana w kierunku prawicowo-nacjonalistycznej narracji czy katolickiej narracji. Trudno szukać tam prawdy historycznej chociażby. Okej, Piotrze, oddaję głos. Pozwólmy teraz Adamowi się wypowiedzieć, chociaż jeszcze tylko jedno zdanie. Rzeczywiście, ponieważ Rafał jest dla mnie osobą, którą dopiero poznaję, to zajrzałem do tej Wikipedii i faktycznie to, co tam przeczytałem, powiem, że na mnie spowodowało, że pewnego rodzaju zastanowienie. Czy w ogóle mieć z tym człowiekiem cokolwiek do czynienia, prawda? Czy w ogóle się nim zajmować? Nie, może nie aż tak, ale no tak, no to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć o co chodzi. Adamie, co ty? Co tobą kieruje w pisaniu tych książek? To ja może zacznę od tego, co powiedział Rafał przed chwilą i, że tak powiem, stanę jakby wesprę go w tym, bo rzeczywiście moje doświadczenie jest też takie, że polska Wikipedia to jest, polskojęzyczna Wikipedia to jest straszne miejsce. Z doświadczeń różnych osób wiem, wikipedystów, że nawet zamieszczanie niektórych haseł jest niemożliwe, ponieważ one będą, ich zamieszczenie będzie uniemożliwione przez innych redaktorów właśnie związanych z prawicą i z Kościołem. To jest naprawdę wielki problem. To jest straszna manipulacja, tam to, co się wyrabia w polskiej Wikipedii. Więc popieram, bo takie są moje doświadczenia i obserwacje i osób, które znam. Natomiast ja chciałbym nawiązać do tego cytatu, który nam Andrzej zaserwował na początku i który mnie bardzo ucieszył, bo chcę powiedzieć w tych trudnych, różnych sytuacjach, w których jesteśmy w ostatnich latach, że ten wpis świadczy o tym, o czymś bardzo dobrym, pozytywnym moim zdaniem, mianowicie o tym, że w Polsce jest światopoglądowa rewolucja. Ona trwa od lat. Ja się bardzo cieszę, że jakoś możemy w tym uczestniczyć i ją wspierać, bo sam ten wpis jest właśnie takim krzykiem osłupiałego Polaka, osłupiałej Polki, która jakby widzi to, co się tutaj wyrabia i mówi już dosyć tego, nie możemy na to pozwolić. I ja się bardzo cieszę, że ta rewolucja trwa. A co do tego, co mnie motywuje, to myślę, że to są ludzie też w dużej mierze. W pewnym momencie, po jakimś takim moim prawie 20 latach pisania, publikowania, doszedłem do wniosku, że trzeba jeszcze to jakoś wzmóc, te moje doświadczenia, które są związane też z pisaniem dla osób, które odchodzą z religii, czy próbują odejść, których religia zraniła. I jakby ludzie są takim, kontakty z ludźmi są też takim dla mnie motorem, motywem do działania. I bardzo się cieszę, kiedy dostaję e-maile od czytelników i często czytam, że komuś w czymś te książeczki pomogły, albo ktoś niezależnie od treści książeczek pisze o tym, jaki doznał ewolucji, jak się wyzwolił spod wpływu Kościoła. No to jest dla mnie cudowne, to jest wspaniałe przeżycie, które mi daje tak dużo motywacji i jakby też tak nadaje życiu bardziej przyjemny sens. Mamy tutaj już reakcję naszych czytelniczek, bo na razie panie się odezwały. Oczywiście pierwsza jest tutaj Hania. Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale Piotr niech powie, kim jest Hania. Hania siedzi tylko u mnie z moją żoną. Bardzo witamy Hanie. Również napisała do nas Magdalena. Czekałam na taką książkę. Gratuluję panu i pozdrawiam. Myślę, że to dotyczy naszego nowego gościa, Rafała, ale na pewno koleżanka Magdalena też zna książki traktujące o roli religii naszego Adama Ciocha. Mamy też koleżankę, którą osobiście znam, Małgorzata Weronika Ferfet. Witam pana Rafała, kolegę z protestów i dziękuję panu za podjęcie tego tematu. No miło, że panie nas zauważyły, naszą robotę.
na rzecz autorów, których po prostu trzeba przeczytać. Niekoniecznie każdy się musi zgodzić, bo mamy demokrację, my tutaj rozmawiamy też, jeżeli ktoś z nas, jak mówił Piotr, będzie miał inne zdanie, no to możemy to nawet się posprzeczać, ale tą robotę ktoś musi robić. Jeszcze powiem od siebie, o, widzę, że Rafał ma pieska, ja też mam dwa pieski koło siebie, które tu leżą, więc coraz więcej rzeczy nas łączy. Chciałem powiedzieć, że o tym dylemacie, czy rozmawiać o religii tak otwarcie, tak w momencie, kiedy rozgorzała w Polsce sprawa oceny Karola Wojtyły, późniejszego papieża, zresztą zrobionego świętym. Ale uważam, bo zresztą Piotr o tym mówił, że trzeba o prawdzie, zresztą Rafał też o tym mówił, prawda jest prawdą. I jeżeli ktoś jej unika, no to jest nieuczciwy. Dlatego w tym programie nie będzie żadnych tematów tabu. Jeżeli komuś się nie będzie podobać, może protestować, może w Wikipedii coś tam napisać. Natomiast tu możemy mówić wszystko. Przyjmujemy każde pytanie na ekran. Będzie to opuszczane. Nie, jedna cenzura tylko. Absolutny wulgaryzm i agresja nie będzie tolerowana. Natomiast każde zdanie, każde opinie wysłuchamy i odniesiemy się do tego. Dobra, znowu rozgadałem się. Piotrze, nadaj ton. Nawiązując do tego, co Adam na końcu powiedział odnośnie tych motywacji, tego jak cieszą go na przykład listy od czytelników, nie tylko, którzy opisują swoje życie i swoją drogę związaną z religią, to pamiętam, że w którejś z rozmów, chyba bardzo niedawną, którą Rafał odbył chyba w Onecie z Basą Padną, powiedziałeś, Rafale, że tak, że spodziewasz się pewnej fali wręcz apostazji po przeczytaniu tej twojej książki. I jak rozumiem, cel jest mniej więcej ten sam. Po prostu uświadamianie ludzi kwestii szkodliwości religii, jakie ona potrafi na nas wybierać. No i jakby celem jest osłabienie tego, no ja nie boję się użyć takiego słowa okupanta, który tutaj niestety praktycznie prawie że samodzielnie zarządza tym naszym krajem, Kościoła katolickiego. Tak dobrze myślę, Rafał? Ja nie myślę o Kościele jako o okupancie. Wydaje mi się, że to jest takie myślenie może zbyt wojenne, za bardzo odnoszące nas do okupacji hitlerowskiej. Znamy my Polacy doświadczenie okupacji i rosyjskiej, i niemieckiej, prawda? Więc trzeba ostrożnie być może z tymi słowami. Szczególnie, że wydaje mi się, że słowo okupacja sprowadza nas na trochę fałszywy trop. Jednak okupant był znany, rozumieliśmy, kto nas okupuje i walczyliśmy o wolność z okupantem, który był umundurowany w sposób jaskrawy. Znaczy wiadomo było, kto nas okupuje. Tutaj wydaje mi się, że sytuacja jest dużo bardziej zagmatwana. Polskie społeczeństwo moim zdaniem tkwi w pewnym, ja to w swojej książce definiuję jako sen, hipnozę, w pewnej hipnozie, która została wywołana poprzez bardzo długie oddziaływanie na świadomość tego społeczeństwa, która jakby jest w nim tworzona poprzez język, opowieść, powiedzonka, tradycje, rytuały, pewną wrażliwość wspólną i tak dalej, pewien taki taką wspólną topologię, nawet tak sobie o tym myślę, czyli ja sobie myślę o Polsce jako o takiej topologicznej wsi, czyli pewnym pejzażu wśród pól, w którym jesteśmy uwięzieni, bez możliwości być może ucieczki poza to pole, za tym polem już są obcy, prawda, i tak dalej. Tutaj góruje kościół, znamy to nawet bezpośrednio z naszego pejzażu, prawda? Ten kościół barokowy, który stoi nad tymi rachitycznymi domami, to jest Polska właśnie.
I trudno powiedzieć, że ktoś tutaj nas okupuje. Wydaje mi się, że problem jest dużo głębszy. To znaczy my sami mamy w głowie wszczepione pewne mechanizmy myślowe, czyli sposób myślenia, tak zwany mental, prawda, z którym ja się w tej książce próbuję rozprawić. I uważam, że nie jest możliwe wywikłanie się z katolicyzmu w sensie cywilizacyjnym, czyli uwolnienie się od Kościoła bez zrozumienia, takiego morfologicznego zrozumienia, w jaki sposób mitologia katolicka, czyli religijna, oddziałuje na nasze postrzeganie, nasze myślenie, nasze rozumienie tego, co jest prawdą, co nie jest prawdą, w jaki sposób religia jakby warunkuje różnego rodzaju nasze fobie, lęki, strachy, poczucie winy, prawda, poczucie obowiązku także. To w jakim miejscu cywilizacyjnym jesteśmy, to jakie zadania przed sobą stawiamy i tak dalej. Ten głęboki defetyzm polskiej kultury, brak wiary w przyszłość, w to, że w ogóle warto inwestować w rzeczywistość, w realność, że lepiej budować kościoły, prawda, niż budować fabryki, lepiej budować właśnie jakieś lichenie czy inne sanktuaria, niż inwestować na przykład w szkoły. To jest coś, co mnie głęboko zastanawia i ja próbuję to rozpracować w taki sposób, że próbuję rozpracować samego siebie, dlatego że ja siebie definiuję jako Polaka katolika, prawda? Nie uciekam przed tym. Jestem tak wychowany, tak jestem uwarunkowany i teraz ja sam dokonuję własnej dekonstrukcji, próbując zrozumieć, dlaczego myślę tak, jak myślę, dlaczego reaguję tak, jak reaguję. O tym jest moja książka. To nie jest książka o tym, że jesteśmy tutaj pod okupacją jakiegoś obcego, bo to jest moim zdaniem de facto myślenie katolickie właśnie. Jest obcy, my jesteśmy sobą, a jest jakiś obcy, który właśnie próbuje nas zniewolić, to był Żyd, teraz to jest gej, prawda, i tak dalej. Wydaje mi się, że musimy szukać tego w sobie po prostu. Adamie, ty w zasadzie w swoich książkach też się rozprawiasz może rzeczywiście niefortunnie użyłem tego słowa, nie wiem, że jest ono do końca adekwatne, jeżeli chodzi o opis tej sytuacji, ale niewątpliwie religia katolicka i Kościół katolicki przez te setlecia, przez które jesteśmy poddawani jego oddziaływaniu, w znaczący sposób wpłyną na naszą mentalność, na sposób... Niewątpliwie. Ja doskonale rozumiem jakby twoją intencję, wiem, co chcesz powiedzieć. W ogóle wydaje mi się, że też Adam Cioch o tym pisze w swojej książce, którą ja przeczytałem. On pisze o tym, że my jesteśmy, czy sugeruje jakby, że my jesteśmy krajem postkolonialnym i powinniśmy tak o tym o sobie myśleć. W tym sensie, że ten wysiłek chrystianizacji Europy, który się pojawił w wieku IX, X, prawda, rozszerzenie tego Imperium Rzymskiego, które niosło katolicyzm z Watykanu na rubieże, my byliśmy na tej rubieży niewątpliwie, prawda? I potem te wyprawy krzyżowe, które pojawiły się w XI wieku, prawda, jest podbicie Polski, chrystianizacja Polski niewątpliwie wpisuje się w wysiłek chrystianizacji Europy i w tym sensie myśmy nigdy nie byli chrześcijanami. Nigdy w rozumieniu pewnej no, takiej ciągłości kulturowej od zarania dziejów, prawda? Zostaliśmy podbici jako społeczeństwo, Adam to świetnie w swojej książce pokazuje, zostaliśmy podbici jako społeczeństwo przez kulturę chrześcijańską, a chrześcijanie uważali nas za niewolników, prawda? Czy sprzedawali nas jak niewolników. I te 400 lat podboju w końcu dało rezultat taki, że zinternalizowaliśmy przemoc po prostu, prawda? I zresztą przemoc jest jedną z głównych charakterystycznych cech polskiego społeczeństwa, czy polskiej natury. Ja widzę tutaj taki paradoks, taki wielopiętrowy, też w tym, o czym obaj mówicie, bo ta myśl, która się w polskiej historiografii przewija, jest mniej więcej taka. Musieliśmy zostać chrześcijanami, bo jakbyśmy nie zostali, to ci łajdacy chrześcijanie by nas wymordowali i wynarodowili. Jest w złożeniu jakaś sprzeczność i paradoks, który absolutnie kompromituje w ogóle
całą tą wypowiedź, a jednocześnie jest w niej trochę prawdy. Czyli mówiąc w skrócie, musieliśmy się stać tymi łajdakami, aby nas ci łajdacy nie zniszczyli. Ale jest też w tej wypowiedzi Piotra o okupacji myśl, która jest mi jakoś bliska, ponieważ to chyba wymyślił to Boj Żeleński, kiedy mówił o naszych okupantach, i tu też zawarł paradoks, że to jest okupacja przez nas samych, że my sami siebie okupujemy, albo że nas okupują oni, którzy są jednymi z nas, ale to są jednak oni. Zresztą to nawet po wsiach do dzisiaj jest jakoś tam obecne, że duchowni to są oni, w sensie tak jak kiedyś komuniści to byli oni do pewnego stopnia, czyli to jest jakaś rzeczywistość zewnętrzna wobec nas tutaj. No ale to oczywiście jest, to jest duży temat, a mówiliśmy też o, Piotr wspomniał o apostazji i o tej nadziei Rafała, że ta apostazja będzie narastać, więc drodzy nasi widzowie i panowie w studio, zwiastuję wam radość wielką, mianowicie nigdy do tej pory, nigdy w życiu, jak zajmuję się tą tematyką od 20 kilku lat, nie było do mnie osobiście tylu zapytań o to, jak dokonać apostazji, jak po programie Franciszkańska 3 o Janie Pawle II. Więc ja myślę, że ten defetyzm, że ten program politycznie jakby opozycji zaszkodzi i tak dalej, no to jest też duży temat, no jest trochę przesadzony. Ja myślę, że przede wszystkim wielu osobom cała ta historia, to opublikowanie dowodów na to, że Jan Paweł II ukrywał księży pedofilów i jakby szkodził dzieciom, no bo przez tą swoją politykę personalną szkodził jako arcybiskup dzieciom, więc już tu jakby nie ma dyskusji. Zresztą chciałem zauważyć, że papież Franciszek jakby potwierdził to, że te na masową skalę w czasach, kiedy Wojtyła był arcybiskupem, mataczono, ukrywano i tak dalej te przestępstwa. Więc tu no, Kościół ma zagwozdkę grubą, bo jakby dostał nóż wbity w plecy przez samego papieża. Jak wiadomo, papież to jest papież, więc dla katolików zwłaszcza. Więc tutaj mają spory kłopot. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś zajął stanowisko w tej sprawie, tej całej wypowiedzi też Franciszka. No, ja myślę, że to jest po prostu kolejny etap, którego nie powinniśmy się bać, tej rewolucji światopoglądowej, która się przetacza przez Polskę. Dla mnie też panowanie Kościoła nad nami, nad krajem w jakiś sposób, to jest też kwestia tego, że żyjemy w krainie strachu i przemocy. Chciałbym przypomnieć, o czym piszę w swoich książeczkach, że właściwie do XIX wieku większość Polaków od czasów przymusowej chrystianizacji nie miała prawa do wyboru światopoglądu. A nawet i potem ten wybór światopoglądu, no powiedzmy nawet do dzisiaj jest wątpliwy, kiedy mamy katechezę w szkołach, kiedy większość Polaków jest nadal chrzczona jako niemowlęta, więc to opowiadanie, że jest jakiś wybór światopoglądu w tym kontekście, w tej sytuacji, no nie jest poważny, ale ten strach się przełamuje. Ja to widzę w wielu miejscowościach, nawet małych. Młodzi ludzie porzucają katolicyzm, zwłaszcza młodzi ludzie, ale znam też osoby po 60, po 70, które to zrobiły. I naprawdę no, jesteśmy świadkami, mamy przywilej życia w niezwykłej epoce. Z jednej strony strasznie trudnej, niebezpiecznej, pełnej zagrożeń, wojen. Przecież grozi nam dyktatura, która jest jakby już w Polsce po plasterku, jak wszyscy wiemy, wprowadzana od kilku lat. Więc tak na krawędzi balansujemy już tej dyktatury, a z drugiej strony padają pomniki i to jest dopiero początek. Ludzie wychodzą na wolność, przestają się bać. Ja cały codziennie czytam w internecie, jak biorę udział w jakichś dyskusjach, że codziennie pojawia się takie zdanie, niemal codziennie, a pan to jeszcze na kolanach wróci do kościoła, to pod moim adresem. A co za tym stoi, za takim mówieniem? Strach. Ci ludzie, którzy tak mówią, oni są przestraszeni, zastraszeni i tak żyją całe życie w tym strachu na tych kolanach i chcą
chcą do tego swojego poziomu całą resztę ściągnąć, ale ta reszta już nie pozwala na to, już ma dosyć, wstaje. No ja jestem taką osobą, która wstała przecież. Więc myślę, że jesteśmy w niesamowitym miejscu i bardzo się cieszę z tego. Pozwólcie panowie, że zacytuję tak troszkę dla lekkiego zboczenia, chciałem powiedzieć, odejścia od tematu. Nasza koleżanka Beata Molik, nauczycielka, zadała pytanie. To jest kraj, który nie myśli. To jest kraj, który udaje. To jest kraj, który pozoruje. To jest kraj, w którym zwykły Polak, mały, jest mniejszy od piąstki. Mały, szary człowiek nie zwraca uwagi. To jest kraj, w którym większość ludzi ma wszystko w dupie. Byle jakoś było, prawda? Czy to się jakoś wpisuje, zdanie właśnie Beaty, w to, o czym powiedzieliście panowie Rafał i Adam przed chwilą, że tak w zasadzie panuje przemoc, również kościelna, religijna, duchowa, i żyjemy w takim strachu. Odczuwam to. I moja antyreligijność, antyklerykalizm się wziął właśnie z tego, że pierwsze rozmowy z Piotrem i Hanią, potem poznanie Adama Ciocha, przeczytanie jego książeczki. Pojawił się Rafał Betlejewski jako nazwisko. Książki niestety jeszcze nie czytałem, ale to zrobię. Natomiast absolutnie jestem przekonany, że to, o czym mówicie, przestrzegacie, namawiacie, Adam namawiał do apostazji. Ja akurat nie potrzebuję pewnego takiej demonstracji, ale jestem tym bardziej krytyczny wobec tego, wobec prawdy historycznej, prawdy ukrywanej skrzętnie i no, zakłamywanej. Oddaję, Piotrze, tobie głos. Właśnie to, co jednocześnie to, co powiedział Adam, nawiązując do tego, co wcześniej powiedział Rafał, i to, czym ty zakończyłeś, właściwie nam się tak fajnie, płynnie ułożyło taki logiczny ciąg. Skończyliśmy na strachu w zasadzie. I tym strachu właśnie wywoływanym przez religię, której nie, tak? Bo o tym przede wszystkim mówimy, no oczywiście tutaj słowa o tym, o tej budującej się dyktaturze, to są jak najbardziej uzasadnione. Natomiast właśnie to, że pojawiło się to pojęcie tego strachu, skłania mnie do tego, żebyśmy porozmawiali chwilę o śmierci. No bo strach, który wywołuje w nas religia, jest strachem właśnie przed śmiercią, prawda? Mówi się nam o tym, że jeżeli się odpowiednio nie będziemy sprawować, no to czekają nas nieskończone męki piekielne i tak dalej. W niedawnej rozmowie Rafała słyszałem, jak fajnie opowiedziałeś o właśnie o twoim postrzeganiu śmierci. Zresztą Adam też w którejś ze swoich wypowiedzi też o tym mówił w dość ciekawy sposób. Myślę, że jak połączymy te dwie rzeczy, to wyjdzie nam coś naprawdę interesującego i sądzę, że takiego bardzo uspokajającego. Rafale, jak ty podchodzisz właśnie do tematu śmierci w ogóle? No, ja poświęcam temu w swojej książce dużą część, gdyż niewątpliwie śmierć jest takim elementem tego pejzażu wyobrażeń, w którym żyjemy, no, która jest taka nieodwołalna, jest centralna wręcz, powiedziałbym tak. Może zacznę od tego. Katolicyzm generalnie jest religią opartą na tabu śmierci. Prawda? To jest tak, że w centrum katolicyzmu umieszczono fetysz Jezusa Chrystusa, który to fetysz realizuje się poprzez cierpienie i umieranie. To jest umieranie na krzyżu. W każdym kościele mamy do czynienia z ikonografią śmierci. Prawda? Śmierć jest na krzyżu, na obrazach, prawda? Śmierć jest w pieśniach, w zawodzeniach, w pewnych takich cierpiętniczych zachowaniach rytualnych, prawda? Przez wiele lat, wieków nawet, w kościele powtarzano memento mori, pamiętaj o śmierci, prawda? Tutaj wchodzi to takie platońskie rozumienie
świata jako dualizmu ducha i ciała. Ten duch ma być nieśmiertelny, on opuszcza ciało, prawda? To wszystko, co wiąże się z ciałem, czyli cała doczesność, to szczeźnie, to jest nic, to jest proch, w który się wszyscy obrócimy. W związku z tym mądrością życiową jest stawiać na to życie w przyszłości, na to życie w następnym życiu, prawda? Czyli próbować inwestować nie do końca w to, co jest tu i teraz, nie cieszyć się światem, nie cieszyć się codziennością, słońcem czy własnym ciałem, właśnie seksualnością chociażby, prawda? Które jest wyrazem siły życiowej, a blokować seksualność, by tego ducha przenosić, zawczasu przenosić w te rejony po śmierci, prawda? Tam jest prawda. Tajemnicą Kościoła jest prawda po śmierci. Jezus, Bóg czekają na nas po drugiej stronie, po tym, jak przejdziemy przez ten no, taki moment umierania i znajdziemy się wtedy już we władzy tego Boga, który wreszcie się nam objawi, prawda? Objawi się nam razem z całą prawdą o rzeczywistości i tak dalej. Wiąże się z tym niewątpliwie no, ten defetyzm, o którym mówiłem, który jest moim zdaniem takim rysem charakterystycznym katolicyzmu, prawda? Czyli właśnie brak zaufania do doczesności i życia, a raczej stawianie na życie pozagrobowe, o którym zresztą Kościół mówi wprost, że jest życiem prawdziwym. To życie, które dzisiaj mamy, prawda, że korzystamy z tego, że możemy porozmawiać, uśmiechnąć się do siebie, zjeść coś fajnego i tak dalej, to życie to jest ułuda, następne życie dopiero będzie życiem prawdziwym. Tam wejdziemy w ten świat nieskończoności, dobra, doskonałości, prawda, i szczęścia, lub też będziemy cierpieć karę za to, co w tym życiu doczesnym robiliśmy. I teraz tak, można powiedzieć, że to jest opowieść, no, która jest zachęcająca. No, chcielibyśmy wierzyć, że nie umrzemy tak zupełnie, że coś się z nami stanie dalej, że będziemy żyć gdzieś w jakimś drugim życiu, że jest jakiś tata, który na nas czeka i nas przygarnie wreszcie po tym całym nieszczęsnej egzystencji, pełnej chorób, cierpienia i biedy. Natomiast to, co warto sobie uświadomić, to jest to, że śmierć, i to o tym opowiadam w swojej książce, śmierć jest konceptem, tak? Czyli jest pewną opowieścią. Żaden z nas, jak tutaj siedzimy w czwórkę, czy żaden z nas, którzy oglądacie to Państwo przed tymi ekranami, nikt z nas nie doświadczy śmierci. Śmierci się nie da doświadczyć, prawda? W momencie, kiedy następuje śmierć, życie ustaje, w związku z tym ustaje też jakby myślenie, ustaje pamięć, zapamiętywanie. To wszystko, co się wiąże z życiem, przestaje istnieć. Nikt z tamtej strony nie wrócił i nikt nie ma nic pewnego na ten temat do powiedzenia. Krótko mówiąc, śmierć jest zjawiskiem niedotykalnym. Nie ma nikogo, kogo moglibyśmy przywołać, kto by nam mógł opowiedzieć o tym, co to znaczy umrzeć. Oczywiście można mówić o tym, że są ludzie, którzy przeżyli jakąś śmierć kliniczną, ale zostawmy ich w spokoju. Krótko mówiąc, to, co wiemy na temat śmierci, wynika z tego, jak sobie o śmierci opowiadamy. I teraz, ja także buduję tutaj taką opowieść alternatywną dla tej opowieści katolickiej i mówię tak, od pewnego czasu Europa, czy świat zachodni, powiedzmy tak, zaczyna rozumieć coraz lepiej, na czym polega fizjologia człowieka. Zaczyna się domyślać, coraz lepiej rozumieć, czym jest psychologia, psychika, jakie są nasze aspiracje, dążenia, na czym polegają nasze lęki, czego się boimy, czego pragniemy i tak dalej. Rozumie coraz lepiej, na czym polega seksualność człowieka, na czym polega reprodukcja, a także coraz lepiej rozumiemy, na czym polega umieranie, czym jest proces śmierci właśnie, czyli odchodzenia, prawda? I Europa, mówię o nas tutaj, o tej cywilizacji, Europa próbuje sobie opowiedzieć w alternatywny sposób o tym, czym jest umieranie i próbuje wyciągnąć umieranie z tego świata, w którym ono jest określone jako tajemnica.
Tajemnica. To wszystko, co jest tajemnicą, zawsze ma posmak religijny. Religia jest tajemnicą, opiera się na tajemnicy. I teraz próbujemy to zrozumieć. I wręcz mówimy tak, możemy jako Europejczycy, jako ludzie świadomi zrozumieć śmierć, zrozumieć odchodzenie i umierać w sposób taki, żeby nie cierpieć, żeby mieć nad tym pewną kontrolę i tak dalej, i tak dalej. I na to przychodzi papież z Polski, prawda, w 1995 roku i wygłasza temu światu, prawda, mówi, że oto on tworzy cywilizację śmierci, dlatego właśnie, że próbuje zrozumieć ludzką fizjologię i psychikę, która jest z tym związana. Próbuje, inaczej mówiąc, świat próbuje zrozumieć ludzkie ciało i wyrwać ciało z tego świata tajemnicy, prawda, w której trzyma nas Kościół. I papież przeciwko temu protestuje, bo wie, że religia opiera się na etosie tajemnicy. Jeżeli tajemnica się rozwikła, prawda, jeżeli powie się, że tej tajemnicy tak naprawdę nie ma, no to religia upada. Papież ratuje, jednym słowem, tajemnicę śmierci przed Europejczykami, którzy próbują tę tajemnicę zrozumieć. I ogłasza właśnie w tej słynnej wypowiedzi, że oto świat, który próbuje zrozumieć tajemnicę śmierci, tworzy cywilizację śmierci. No, między innymi właśnie o tym pisze w swojej książce. Może za długo już, więc oddaję głos do was. Piotrze? Adamie, ty z kolei pamiętam jedną z twoich wypowiedzi chyba na kongresie świadkowskim, kiedy w tym temacie wypowiedziałeś się w taki sposób, że dla ciebie czymś wręcz uwalniającym i zbawiennym jest myśl o tym, że nie ma tego życia wiecznego. Nie wyobrażasz sobie, żeby cokolwiek mogło trwać nieskończone. Tak, to ja do takich myśli wrócę, bo ona jest mi bardzo bliska i myślę, że po prostu ze śmiercią się trzeba oswoić własną, przede wszystkim z własną śmiercią, bo ze śmiercią osób bliskich to chyba najtrudniej, ale z własną myślę, że łatwiej. I natomiast chciałbym wrócić do tego, co napisał kilka chwil temu jeden z czytelników, bo to jest taką myśl, którą chciałbym trochę polemizować. Mianowicie, że religia czerpie z tego strachu przed śmiercią jakby swój sukces i jakby to, ta nadzieja na jakieś życie wieczne, ten tak zwany wszelki wypadek, że to trzyma ludzi przy religii. Co znaczy, do pewnego stopnia tak jest, ale myślę, że to jest jednak sprawa mniejszościowa. Natomiast zaraz powiem dlaczego. Myślę, że ludzie jakby są związani z religią w takim kraju jak Polska, gdzie jednak większość nadal jest związana z religią, po prostu ze strachu. No, po prostu w krajach, w których tresuje się dzieci do bycia religijnymi, większość ludzi trzyma się religii. W krajach, w których zaprzestano tej tresury z różnych powodów, historycznych, cywilizacyjnych i tak dalej, po prostu ludzie nie są religijni. Po prostu religijność jest efektem tresury dzieci przede wszystkim, masowa religijność. I to jest jedyny powód, dla którego ludzie masowo trzymają się kościołów. Nie ma innego powodu. Oczywiście są jeszcze pomniejsze rzeczy, jednostkowe i tak dalej, że kogoś jakby uwiodła opowieść religijna, taka czy inna. Tak, to się zdarza. Ale tam, gdzie, no podam przykład, w Polsce większość ludzi trzyma się religii, a w Czechach nie. Jaka jest różnica? Po prostu w Czechach kilka pokoleń temu zaprzestano masowej tresury dzieci i ludzie nie czują potrzeby przynależności do religii. Podobnie było w Estonii, w trochę innym kulturowym kontekście. W Polsce ta tresura trwa nadal i dlatego większość ludzi nadal trzyma się religii. Ja uważam, że to jest powód jakby zasadniczy. Natomiast co do tej śmierci i nadziei, to jest taki trzeciorzędny powód, bo nadzieję na życie po śmierci to można mieć zupełnie niezależnie od religii, jakiejkolwiek. I mi się wydaje, że te dwie rzeczy trzeba rozgraniczyć, więc są ludzie, którzy mają taką nadzieję, jest im to jakoś tam potrzebne i, no, no i trzymają się tego czasami w związku z religią, czasami bez religii. Natomiast co do mnie, to ja jakby kiedy po 30 otrząsnąłem się z religijności,
Do pewnego etapu próbowałem sobie jakieś takie, ten strach przed śmiercią jakoś rekompensować różnymi ułudami wiecznego trwania na różne sposoby takie świeckie. Dopóki w pewnym momencie nie zdałem sobie sprawy, że jestem zakładnikiem jakichś religijnych wyobrażeń, że śmierć jest, musi być koniecznie nasza własna śmierć, o to mam na myśli. Bo jak mówię, śmierć osób bliskich zawsze będzie dla nas bolesna, bo to będzie zagłada części, często bardzo dużej części naszego świata. Natomiast co do nas samych, to ja traktuję śmierć jako moją własną śmierć, jako pewien rodzaj odpoczynku, który nie ma końca, pewien rodzaj uwolnienia i po prostu pogodziłem się z tym, że tak jest, że moje życie będzie trwało stosunkowo krótko, nie będzie trwało wiecznie. Zresztą zacząłem się nad tym zastanawiać dalej i doszedłem do wniosku, że życie bez możliwości ucieczki od tego życia jest czymś potwornym. Przemyślałem sobie to wielokrotnie i to, że moje życie się skończy, przynosi mi o wiele większą nadzieję, jakieś takie wytchnienie i spokój, niż świadomość, że ja nigdy nie mógłbym się od samego siebie i od życia uwolnić. Uważam to za dużo gorszą perspektywę. Zresztą religijne opowieści o życiu po śmierci są strasznie mętne, na przykład w katolicyzmie i w ogóle szerzej w chrześcijaństwie. Nie bardzo wiadomo, co by ludzie mieli robić takiego ciekawego przez całą wieczność. A to, co religie sugerują, że będzie robione w niebie, no, nie jest, szczerze mówiąc, zbyt zachęcające, ponieważ ten Bóg chrześcijański jest taki dosyć psychopatyczny, on jest bardzo zatroskany o własną chwałę, to on tych ludzi zbawionych miałby hodować, czy utrzymywać przy życiu dla własnej chwały. Czyli mówiąc w skrócie, wieczność miałaby być czymś w rodzaju niekończącego się nabożeństwa. Myślę, że to jest dość przerażające w kraju, który jest takim jak Polska, który wprawdzie jest religijny jeszcze jakoś i trzyma się religii, ale w którym większość ludzi już nie chodzi nawet na godzinę w tygodniu do kościoła, bo uważa to za strasznie nudne i zbędne. Więc perspektywa, że wieczność będzie niekończącą się mszą, ona raczej powinna większość ludzi religijnych w Polsce napawać przerażeniem, bo jest, msza to jest coś, z czego oni zrezygnowali już dawno, cotygodniowa, a niekończąca się msza i chwalenie tego psychopaty, że jest taki piękny, mądry, dobry, cudowny i tak dalej, bez końca, jako główne zajęcie wieczności, myślę, że jak człowiek na tym trochę zastanowi, to po prostu łapie się za głowę, przecież to jest przerażająca perspektywa w gruncie rzeczy. To jest jakieś więzienie, gdzie jesteśmy więźniami dla potrzeby czyjegoś ego, który chce bez końca słyszeć pochwały pod własnym adresem. To jest Korea Północna, po prostu Korea Północna, która nie ma końca i ani chwili wytchnienia, bo tam nie ma mowy o śnie. Tam to będzie non-stop obóz koncentracyjny, z ciągłym chwaleniem wielkiego wodza. No i zauważmy, że bez zwierząt, prawda? Bez zwierząt domowych. Tak, osób, tak. Ja na przykład mam tutaj pieska, a wiele osób kocha swoje pieski, papuszki czy kotki, prawda? Natomiast Kościół tu wyraźnie mówi, że te zwierzaki do żadnego nieba nie pójdą, prawda? One się rozłożą na proch, a my tam będziemy musieli żyć bez tych zwierząt. Ciekawa jest perspektywa dla ludzi, którzy kochają zwierzaki. Zdecydowane zainteresowanie naszą dyskusją wyraża twój piesek, leżąc na plecach. Panowie, słuchajcie, bo teraz tutaj powiedzieliście takie różne ciekawe rzeczy, więc ja trochę włożę kij w szprychy. I powiem to, co słyszymy niejednokrotnie. No, wymądrzacie się tutaj, piszecie różne teksty, układacie pewne tezy i teorie, odpowiadacie na pytania, ale może po prostu jednak jest tak, że bez tej wiary i bez nauki Kościoła no nie da się tego wszystkiego zrozumieć. Może, Adamie, po prostu nie jesteś w stanie, ponieważ odłączyłeś się od Kościoła, pojąć tej świetlanej przyszłości, która by cię czekała, a tak będą, no niestety będą ciebie i nas wszystkich pewnie czekały
te wieczne męki, prawda? I teraz no powiedzcie po prostu, dlaczego mamy wam wierzyć bardziej niż pracą wielu myślicieli kościelnych, którzy od setek czy tam 1700 lat myślą o tym, o tej religii, o tym Bogu i tak dalej, i naprodukowali całą masę przecież opracowań, książek, modlitewników i tak dalej. Dlaczego mamy twierdzić, że te propozycje są bezwartościowe, a wasze są jednak bardziej wartościowe i mądrzejsze? Rafał? Ja powiem tak. Nie sądzę, żeby dało się organizować społeczeństwo czy życie społeczne bez opowieści, która jest opowieścią dominującą. Wydaje mi się, że taka jest też rola religii, czy taką rolę religia spełniała przez wiele wieków rozwoju społeczności na całym świecie. Znaczy tam, gdzie się wszędzie, gdzie antropologia czy etnografia zagląda, prawda, wszędzie znajdujemy jakiś rodzaj kultu, jakiś rodzaj religii, prawda, i tak dalej. Kult niewątpliwie zapewnia spójność plemienną, prawda? Znaczy przez to, że stawiamy w centralnej pozycji fetysz, prawda, który stanowi, czy fetysz, tabu, jakkolwiek to zwał, który stanowi tą centralną tajemnicę, niedotykalność, to, czego nie, o co nie wolno pytać, prawda, to, czego nie wolno dotykać, a do czego warto się zbliżać, czy do czego warto aspirować, to zapewnia na pewno spójną opowieść o tym, kim jesteśmy, daje nam możliwość stworzenia jakiejś wspólnej plemiennej tożsamości, zrozumienia, gdzie kończy się zakres naszego plemienia, gdzie zaczyna się plemię inne, z którym można podjąć ewentualnie jakąś walkę o zasoby i tak dalej. Tutaj jest wielu myślicieli, prawda, czy filozofów, którzy wskazują na istotną rolę religii, no, chociażby taką jak na przykład René Girard, prawda, który bardzo mi odpowiada z tą swoją taką teorią, że religijność w ogóle powstała w sposób taki, że pojawił się ten rytuał wykluczania kozła ofiarnego, prawda? Czyli on mówi tak, społeczność dąży do tworzenia sobowtórów, prawda? Stajemy się do siebie podobni, wszyscy mamy mniej więcej te same zasoby i teraz pojawia się jakiś rodzaj nieprzezwyciężonej przeszkody, na przykład w postaci suszy, czy w postaci braku urodzaju, czy w postaci epidemii, prawda, i tak dalej. I teraz rozwiązaniem tego nie jest nikt z nas, dlatego że wszyscy jesteśmy tacy sami i nic nie możemy. No ale jest też ktoś, na kogo można zwalić winę, prawda? Ten ktoś to często jest osoba albo niepełnosprawna, albo albinos, albo szaleniec, albo ktoś taki, prawda? I tę osobę cała społeczność wyklucza, morduje, czy wygania, w związku z tym przezwycięża nieprzekraczalną granicę. No i tutaj to jest reprodukowalna jakby sytuacja do dzisiaj. Dzisiaj mamy dokładnie to samo, znaczy te zasady się nie zmieniły, prawda? I być może one są niezmienialne. Chodzi o to, jakby powiedzmy sobie szczerze, my we współczesnym społeczeństwie, prawda, co chwilę przeżywamy sytuację pręgierza i biczowania. Wybieramy sobie kolejną ofiarę, którą stawiamy pod pręgierzem i tutaj nie jesteśmy bez winy, to znaczy nikt z nas nie jest tą osobą, która nie rzuca kamieniem, prawda? Wszyscy potrzebujemy pręgierza i wykluczania. Dzisiaj Jan Paweł II jest pod tego rodzaju pręgierzem. Wykluczyliśmy go, my powiedzmy, że jesteśmy dzisiaj na antenie KODU, my kodowcy wykluczyliśmy Jana Pawła II jako kozła ofiarnego, którego biczujemy po to, żeby przekroczyć jakąś swoją nieprzekraczalną granicę. I trzeba to zrozumieć, że w tym sensie religijność będzie się odtwarzać zawsze, no, wokół tabu czy wokół jakiejś tajemnicy. I teraz chodzi o to, moim zdaniem, żeby w sposób świadomy czy bardziej jakby taki sensowny zaproponować nową opowieść społeczną, wokół której możemy budować to, co byśmy nazwali nowoczesnością, w imię tego, żeby ograniczać ilość cierpienia na świecie, ograniczać ilość nieszczęścia, przemocy, strachu, żebyśmy wszyscy po prostu mogli żyć
tak zwaną pełnią życia, lepiej, tak, sensowniej. Moim zdaniem, jak się patrzy na eksperyment europejski dzisiaj, czyli na przykład Francję, Szwecję, Norwegię, Danię, prawda, czy Japonię, dostrzegamy, że tego rodzaju eksperyment zaczyna działać, to znaczy te społeczeństwa, przynajmniej w powierzchownym ujęciu, wydają się działać bez religii, działać lepiej moim zdaniem, dlatego że opowiadają sobie inną historię, inną opowieść, która porządkuje życie społeczne w taki sposób, że moim zdaniem jest mniej przemocy, mniej gwałcenia kobiet, mniej dyskryminacji obcych, czy tam, nie wiem, czarnoskórych, czy gejów i tak dalej, i tak dalej. Czyli potrafili wymyślić taką opowieść, która zabezpiecza większą ilość ludzi przed przemocą. I wydaje mi się, że to chyba o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby wykorzenić religijność. Tego się być może zrobić nie da. Chodzi o to, żeby za te, takie powiedziałbym, tradycyjne, konwencjonalne sposoby opowiadania o życiu, czyli katolicyzm, między innymi chrześcijaństwo, żeby zastąpić je czymś, co jest lepiej przystosowane do potrzeb współczesnego świata po prostu. Jedno słowo, jedno zdanie. Wolę carpe diem od memento mori. No właśnie, tak, czyli wolimy epikurejczyków, prawda, od platończyków, czy od chrześcijan po prostu. Adamie, chciałeś też coś powiedzieć. Tak, to znaczy chciałem nawiązać do pytania Piotra, dlaczego ludzie mieliby nam wierzyć. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło przekonywać kogoś do tego, żeby mi uwierzył. Znaczy jest mi to tak strasznie obce, ale może fajnie, że ten temat powrócił, więc ludzie, wierzcie komu chcecie, byście wiedzieli, dlaczego wierzycie, albo wierzcie w co chcecie, bo to być może nie warto wierzyć komukolwiek, ale wierzyć w coś, czemuś, w jakieś ideały, w jakieś wartości. Więc to tak, to jest to moja odpowiedź na pytanie Piotra. Co do religijności jako czegoś odwiecznego, to no jest wiele teorii na ten temat, wiele opowieści jakby próbujących wyjaśnić fenomen religijności i powszechności religii jako czegoś jakby naturalnego. No, chciałbym powiedzieć, że ta religijność, która dominuje w naszej części świata obecnie, ona ma jedno źródło, ten rodzaj religijności, który, zresztą to jest to rodzaj religijności, który zniszczył inne, być może bardziej naturalne formy religijności, które były na przykład w Europie. Natomiast ten rodzaj religijności, z którym my mamy do czynienia, jako najbardziej powszechny obecnie od stuleci, to jest religijność, której figurą Boga jest de facto taki antyczny władca psychopatyczny z przerośniętym ego, który wymaga posłuszeństwa i karze za nieposłuszeństwo. To jest bardzo specyficzna forma religijności, wcale nie jakaś naturalna, to znaczy w tym sensie ktoś to kiedyś wymyślił, to zostało upowszechnione i jest to zniszczyło inne formy religijności czy życia duchowego, które były na obszarach, w których my na przykład mieszkamy. Przemocą wykorzeniono jakby te inne formy wierzeń i narzucono tą, więc właśnie chciałbym na to zwrócić uwagę, że to jest pewien produkt, który przemocą tutaj sprzedano czy wmuszono nam jakby z góry. Tak, już jest to patriarchalizmem po prostu. Tak, 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 tak. To jest forma patriarchalizmu ureligijnionego, że tak powiem. Więc myślę, że jest to jakaś jeden z rozdziałów historii ludzkości, który przemija właśnie i, no i zobaczymy, co będzie dalej. Ja lubię światopogląd oparty na empatii i współczuciu. Uważam, że jest taki światopogląd no, atrakcyjny dla mnie osobiście. Ja sam chciałbym być traktowany z empatią i współczuciem przez ludzi wokół i staram się traktować tak innych. Więc lubię taki światopogląd. Wydaje mi się, że wystarczą dla niego świeckie uzasadnienia. Ale zauważmy, że jeżeli mogę jeszcze tylko jedno zdanie wyjaśnić, zauważmy, że współczesność podpowiada nam nową opowieść, prawda?
której być może my po prostu w Polsce nie umiemy jeszcze zaufać, nie umiemy jej przyjąć jako coś, co mogłoby zastąpić starą opowieść. Nazwałbym to opowieścią o prawach człowieka, opowieścią o demokracji, prawda? Opowieścią o tym, że możemy dążyć do jakiegoś wyrównywania szans, że niedobrą sprawą jest dyskryminacja, prawda, kogokolwiek i tak dalej. Tutaj całą tą jeszcze takim światem, który wydaje mi się, że jest jakby nowym światem w Polsce, jest światopogląd naukowy po prostu, czyli próba zrozumienia rzeczywistości w oparciu o narzędzia intelektualne, które są określone mianem metody naukowej, prawda? I z tej metody wyłania się obraz świata, który nie jest ani mniej kolorowy, ani mniej ciekawy, ani mniej intrygujący, prawda? A wręcz przeciwnie. Nauka nam przedstawia świat, który jest ciekawszy niż wszystko to, co do tej pory opowiadała nam religia, prawda? Wiemy dużo więcej na temat własnej psychologii, na temat własnych ambicji, na temat własnego ciała, na temat procesów fizjologicznych. Wiemy więcej na temat seksualności. Zaczynamy rozumieć, że to wszystko, co jest wypartą czy poddaną represji seksualnością religijną, prawda? Jest to jakiś świat taki sadomasochistyczny, prawda? Do którego niekoniecznie wszyscy musimy aspirować. No, nie każdy ma tą parafilię, prawda? Że właśnie, że możemy opierać życie, tak jak powiedział Adam przed chwilą, na współistnieniu, współgraniu, współczuciu, prawda? Serdeczności, odwadze, zaufaniu wzajemnemu i tak dalej. To są nowe opowieści, które moim zdaniem podsuwa nam nowoczesność, a której w Polsce nie potrafimy jeszcze ciągle opowiadać, prawda? To, co powiedziałeś, łączy mi się z tym, co mówiłeś wcześniej, o tym, że badacze znajdują jakby elementy związane z kultem, religijnością na przestrzeni całej naszej historii ludzkości. I do dzisiaj to jest. I właśnie to, co powiedziałeś teraz na końcu, wydaje mi się, że to prowadzi nas w tym kierunku, że w zasadzie wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy taki poziom wiedzy, jaki mamy, sam odwołujesz się, prawda, do nauki, w ogóle do eksperymentu naukowego, to w tym momencie, znajdujemy się w takim momencie, w którym te fetysze, te właśnie takie symbole religijne powinny być właśnie zastępowane elementami naukowymi. I być może, że właśnie to, co mówi Adam, ta rewolucja światopoglądowa jest objawem tego zjawiska właśnie, kiedy zaczynamy jednak uruchamiać znacznie silniej samodzielne myślenie i myślenie też o sobie, o istnieniu, o naszym życiu i tak dalej. Tutaj wiemy, że za nasze plony, za opady, za zjawiska atmosferyczne i wiele innych rzeczy nie odpowiada jakaś siła niebiańska, bliżej nieokreślona, tylko po prostu no, mamy już to w jakimś stopniu zbadane i dzięki temu no i jakby zmierzamy chyba w kierunku tej prawdy, ale widzimy też, że co właśnie jesteśmy takim społeczeństwem, które się bardzo silnie przed tym broni. Takie znamienne, moim zdaniem, wymowne było to, co zobaczyłem kilka dni temu, taki fragment tych programu publicznego, gdzie człowiek, reprezentant tamtej szalonej naszej prawicy, pomstował na tego Macieja Gdulę w telewizji i opowiadał mu takie rzeczy, że on powinien dostać tam jakąś falą po głowie, że ta fala powinna się na nim rozbić, w ogóle jeszcze powinien się obliznąć i podziękować i że ma się wynosić, a nie tutaj jakby szargać jego świętości. Myślę, że to jest taki objaw właśnie takiej historycznej obrony przed wiedzą, po prostu przed wiedzą. Pełna zgoda. Słuchajcie, panowie, mamy pytanie tutaj bardzo konkretne. Stanisław Jóźwiak pisze, ciekawa wasza dyskusja.
Francja, Norwegia, Szwecja ma też drugie dno tej nowoczesności, bez religii. Też powiedzcie o tym. Nie bardzo chwyciłem tutaj, to znaczy pytanie rozumiem, natomiast czy my podejmiemy się wytłumaczenia tego drugiego dnia dna, bo nie bardzo ja tego tutaj... Nie za bardzo wiem, o jakie drugie dno... No właśnie. Może... Każde państwo ma swoje problemy, to jest oczywiste, prawda? Francja, czy Dania, czy Szwecja stają przed różnego rodzaju problemami związanymi przede wszystkim teraz z takim budzeniem się świata postkolonialnego, prawda? Budzeniem się Afryki, czy jakby tą czkawką, która związana jest z upadkiem hegemonii, prawda, europejskiej. No, to jest oczywiste, natomiast chyba nie rozmawiamy teraz o geopolityce, rozmawiamy bardziej o tym, o światopoglądzie, czyli o tym, w jaki sposób kształtować współczesny czy nowoczesny światopogląd, aby móc zapewnić sobie w przyszłości jakiś konkurencyjny, jakąś konkurencyjną pozycję, dlatego że ten skansen katolicki, prawda, na dłuższą metę jest po prostu niewydolny. I wydaje mi się, że warto chyba to powiedzieć, że ja tak sądzę, że nie chodzi o to, żeby zastąpić katolicyzm jakimś innym sposobem mówienia tylko po to, żeby go zastąpić, bo jesteśmy wrogami katolicyzmu. Być może w XV wieku, czy w XVI jeszcze wieku, prawda, katolicyzm spełniał swoją rolę integrującą, czy będącą takim spoiwem społecznym, pozwalającym Europie uzyskać przewagę konkurencyjną. Jeżeli byśmy myśleli o tym w ten sposób, to dzisiaj katolicyzm już czymś takim nie jest. Potrzebna jest inna opowieść do tego, żeby Europa, czy Polska, czy nasze społeczeństwo, żeby miało taką przewagę konkurencyjną właśnie, czyli żeby no po prostu mogło dalej funkcjonować, prawda, jako świat, jako kraj, jako wytwórca, źródło pewnej intelektualnej wartości, w ogóle żeby było reprezentantem jakiejś wartości, prawda? Dzisiaj katolicyzm czymś takim nie jest po prostu, dlatego trzeba go zastąpić. Zresztą być może prawdą jest to, co niektórzy mówią, że najlepsze są wczesne formy niedemokratyczne, tylko autokratyczne, prawda? Wczesne państwo Hitlera być może było wspaniałe dla Niemców żyjących w latach 30. Bardzo wielu Niemców, nie Niemców Żydów, ale innych Niemców. Być może w takich wczesnych, autokratycznych państwach, których narzuca się pewien sposób myślenia, światopogląd i ideologię, ludziom żyje się najlepiej. Być może w ogóle ludzie dążą do tego, zresztą w Polsce to doskonale widać, dążą do tego, żeby wytwarzać społeczeństwa autokratyczne. Mówi się o tym, czy wyraża się takie marzenia o tym, żeby przyszedł wreszcie ktoś i chwycił to wszystko za mordę, prawda? Pokazał nam ludziom, gdzie jest ich miejsce. Wtedy ludzie czują się najlepiej, kiedy jest bardzo ściśle określona struktura społeczna, w której każdy ma jakieś miejsce i w tym miejscu dobrze się czuje. Problem polega na tym, że w dzisiejszym świecie, który jest niezwykle dynamiczny, prawda, w którym napływają nowi ludzie, w którym są bardzo duże migracje, różnego rodzaju problemy gospodarcze, które wykraczają poza jeden organizm społeczny, prawda? Tego rodzaju struktury społeczne są bardzo trudne do utrzymania i bardzo mało wydolne. Chodzi o to więc, żeby stworzyć społeczeństwa bardziej wydolne, bardziej plastyczne. A takie społeczeństwa mogą się moim zdaniem opierać na wyedukowanych jednostkach, które potrafią funkcjonować niezależnie od tego, co mówi naczelna władza. I w tym sensie chyba o to walczymy właśnie, żeby przestawić nasze społeczeństwo na inne tory myślenia. Panowie, tutaj mam takie skojarzenie wywołane przez Kasię Kozak i powiem tak, Oscar goes to your dog. Kasia napisała w ten sposób. Co spojrzę na Rafała, to wybucham śmiechem. Pies skradł show, mistrz drugiego planu. I dlatego tak. Ten Oscar idzie do niego. Myśmy się tutaj starali, ładnie uczesali, ładnie wypowiadali piękną polszczyzną, a piesek po prostu ma to wszystko na plecach. Panowie, oddaję głos Piotrowi, bo może jeszcze jakieś poważne pytanie padnie. No nie wiem, bo 70 minut już jesteśmy na wizji, więc chyba będziemy powoli zmierzać ku końcowi, chociaż moglibyśmy pewnie... To tak mój wiek, też ku końcowi.
70 minut tylko? 75 sobie daję, 75. Ja to co domagam. Więc nie wiem, no myślę, że możemy powoli kończyć, zostawiając sobie przestrzeń na ewentualne kolejne spotkanie, jeżeli będziecie mieli na nie ochotę i będziemy chcieli poruszyć jakieś kolejne tematy, bo po pierwsze no, praca Rafała jest bardzo obszerna, można długo o tym dyskutować. Adam z kolei szykuje kolejną książkę. Też będzie warto z pewnością porozmawiać. Zresztą ja też, być może o tym nie wiecie, ale no piszę książkę dla dzieci i młodzieży w tej chwili. O właśnie, aha. O właśnie. No to temat dzieci i młodzieży tylko liznęliśmy przez moment, bo to tutaj Adam właściwie nas wprowadził na te tory o tej tresurze dzieci religijnej. Do czego Rafał zresztą też się bardzo szeroko odnosi, choćby tym tematem właśnie spowiedzi dzieci. Tak. Temat spowiedzi już też jakby z Adamem kiedyś omawialiśmy, bo on też o tym pisze w swoich książkach. A ty jeszcze dokładasz do tego tematu swoje ujęcie i tą petycję, którą szykujesz, masz przygotowaną i zbierasz pod nią podpisy dotyczącą właśnie wprowadzenia zakazu spowiedzi u dzieci tam poniżej 16 roku życia, jeśli to pamiętam, tak? Tak, tak, tak. Jako władca przycisków proponuję, żeby każdy z naszych gości powiedział swoje zdanie pożegnalne. Może Adam Cioch najpierw. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy wytrwali z nami ponad godzinę i dziękować za zaproszenie i rozmowę interesującą i powiedzieć jeszcze raz, że cieszmy się, bo rewolucja światopoglądowa trwa i Polska nam się zmienia co roku. Myślę, że pod względem światopoglądowym idziemy właśnie w stronę empatii i świeckości i bardzo się z tego cieszę i zachęcam wszystkich, żeby o tym pamiętali, bo to poprawia nastrój. Rafale? Ja chciałbym polecić książeczki Adama Ciocha, dlatego że ja je przeczytałem z dużą przyjemnością, one są takie kompaktowe, dużo się z tego można dowiedzieć, więc jak najbardziej polecam te książki, zresztą polecałem je na swoim Facebooku, więc jestem tutaj konsekwentny. Bardzo panu dziękuję za zaproszenie. Chętnie porozmawiam w przyszłości na temat zakazu spowiedzi, dlatego że na swoim Facebooku bardzo często publikuję wypowiedzi ludzi, którzy mają doświadczenia negatywne związane z przesłuchiwaniem ich na kolanach w ciężkiej szafie przez obcych mężczyzn, prawda, kiedy mieli 9-12 lat i tak dalej. Także mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, tym bardziej, że Gucio też tak sądzi. Gucio jest super. Słuchaj, bardzo serdecznie dziękuję Państwu, tak Piotr powiedział, którzy wytrwali, naszym gościom za bardzo cenny wkład w wiedzę, uznanie nauki i gotowość do dalszego spotkania, dalszej dyskusji. Bardzo serdecznie dziękuję. Panu poproszę jeszcze o sekundę, kilkanaście sekund pozostania. I